Runda finałowa turnieju Grand Prix Polskiej Ekstraklasa. Juniorzy, starsi, tańce standardowe w jej wykonaniu. Zapraszam sześć wspaniałych, finałowych par. Brawa dla nich. To pary, które komisja sędziowska wytypowała do finału w tej kategorii. Sędziowie, widzę, są już na stanowiskach. Jesteśmy gotowi. Rozpoczynamy ten film. Oczywiście za awans i brawa i życzę powodzenia w tej rundzie. Juniorzy, kłaniają się Państwu. Czekamy na kolejną prezentację i wykonanie. Wygra finałowe Grand Prix w tej kategorii, o tym dowiemy się jeszcze w tej części festiwalu. A tak jak mówiłam za wcześniej, w tańcach latynoamerykańskich swoje finałowe Grand Prix dziś wieczorem zaprezentują pary młodzieży starszej oraz pary dorosłe. Czas na walca Wiedeńskiego. Bardzo proszę.
Dziękuję bardzo. Turniej z cyklu Grand Prix został stworzony m.in. właśnie dla par juniorów starszych. W przyszłym roku, w marcu, czekają nas mistrzostwa. W stylach odbędą się właśnie tu, w Gliwicach. Także mam nadzieję, że wszystkie pary zobaczymy podczas rywalizacji na Mistrzostwach Polski. A teraz kontynuujemy rywalizację w Katowicach. Przepraszam, oczywiście nie w Gliwicach, w Katowicach, ale tu na południu. I kontynuujemy rywalizację w tej rundzie. Czas na Foxtrota. Organizatorem przyszłorocznych Mistrzostw Polski w stylach w Katowicach. Także ten sam organizator. Dziś jesteśmy w Gliwicach, a na Mistrzostwach zobaczymy się w Katowicach. Czwarty taniec rundy finałowej ostatniego turnieju z cyklu Grand Prix w kategorii młodzi, juniorów, starszych już za nami. Czekamy na Quickstepa i poproszę oczywiście o brawa dla wszystkich finałowych par. Zajmie jeszcze chwilę odsapnąć, wyregulować oddech przed ostatnim tańcem tej rundy. Duży aplauz i brawa dla finalistów tej kategorii. Kończymy rywalizację. Zapraszam.